patronujemy i polecamy. Książka pod tytułem Chłopaki i dziewczyny autorstwa Sławomira Hanaka to pełna humoru opowieść przedstawiająca konflikt między dzieciakami tylko z powodu ich wyglądu i upodobań. Chłopcy nie mogą zrozumieć dziewczyn i na odwrót. Lektura w doskonały sposób odzwierciedla życie szkolne, związane z nim radości i problemy. Książka ma bardzo oryginalną okładkę, a jej środek przypomina kartki z zeszytu, dzięki którym tuż po jej otwarciu czujemy klimat szkolnych czasów. Mimo że nie ma w niej kolorowych ilustracji, ciekawość fabuły sprawia, że stają się one zbędne i niepotrzebne. Walorem tej książki jest treść, której nie trzeba ozdabiać, bo to on właśnie czyni ją ozdobą. Teksty przypominają wycinki z pamiętnika, a ich autorami są dziewczynka i chłopiec. Aby rozróżnić, kto pisze, Sławomir Hanak zastosował dwa style czcionki. W ten sposób można z łatwością rozróżnić, czy autorem tekstu jest Martynka, czy jej kolega, tak zwany smalec. Losy kolegów ze szkolnej ławki pokazują różnice i podobieństwa płci przeciwnej. Chłopcy dziwią się, dlaczego dziewczyny tyle plotkują, bawią się lalkami, są takie grzeczne. Dziewczyny zaś, dlaczego chłopcy mają takie głupie pomysły i skłonność do bycia rozrabiaką. Książka przedstawia sposób myślenia dzieciaków, jak również uczy czytelnika, że nie powinno się nikogo zbyt pochopnie oceniać, tylko dlatego, że jest dziewczyną czy chłopakiem. Dzieciaki, jeśli chcecie się dowiedzieć, czy wojna chłopaków z dziewczynami w końcu się skończy i przestaną sobie nawzajem dokuczać, przeczytaj koniecznie książkę Dziewczyny i chłopaki, a po jej skończeniu odpowiedz na pytanie, jaki byłby świat, gdyby wszyscy byli tej samej płci? I czy nie byłoby nudno?